Mamy w Polsce nie tylko nową Hutę i nowe Tychy. Mamy także nowe, stare miasta. Dnia 22 lipca 1954 roku, z okazji święta dziesięciolecia, lubelska starówka oszołomiła Polskę blaskiem swych nowych fasad. Odtąd ten dostojny i uroczy zakątek stał się celem nabożnych pielgrzymek z całego kraju. Attyki, fryzy, skrafitta, cała kolekcja architektonicznych ozdób zharmonizowana jest z pamiątkowym charakterem tych domów. Tutaj przecież mieszkali Jan z Czarnolasu, Szymon Klonowicz, Sobiescy. Rynek staromiejski ma coraz więcej wielbicieli. Nic dziwnego. Renesansowe fasady renesansowych kamieniczek cieszą oczy zarówno wytrawnych znawców sztuki, jak i zwykłych turystów. Jakże miłe będą pozdrowienia otrzymane z tak czarującego miejsca. Ale najwięcej uciechy mają oczywiście dzieci z lubelskiej starówki. One zamieszkują te piękne, kolorowe domy. W upalne południe dzieci korzystają z chłodu stylowych podwórek. Przyjemnie, prawda? Sztuczne śmieci i antyczne zapachy. Któż by nie cieszył się z takiego miejsca zabawy? Tak, dzisiaj to zaledwie place dziecięcych zabaw, ale pomyśleć, za Jagiellonów, wśród tych samych starych kamieni, kipiało życie lubelskich mieszczan. Gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie widać troskę budowniczych o zachowanie autentycznego charakteru tych historycznych miejsc. Stary ganek zaopatrzono w oryginalne pęknięcie, pamiętające czasy samego Biernata z Lublina. Staroświecka drabina działa naprawdę ożywczo po nudzie i szablonowości standardowych klatek schodowych. Szacunek twórców nowej starówki wobec śladów dawnej świetności miasta zasługuje na podziw. Zachowano na przykład te urocze zwaliska, iście swojski odpowiednik Forum Romanum. Nie ulega wątpliwości, że tutejsi mieszkańcy patrzą na te zabytki z nie mniejszym entuzjazmem i zrozumieniem. Wnętrza nie ustępują podwórkom. Wysmukła rura, pokryta patyną, jak najpiękniejsza kolumna. To tchnące średniowieczną ascezą otoczenie znakomicie ułatwia wyrzeczenie się złudy doczesnych wygód. Misternie wykonano pajęczą sieć sufitowych pęknięć. Drewniane filary podtrzymujące strop wyglądają jak prawdziwe. Człowiek naprawdę zapomina, że to tylko stylowa ozdoba i zaczyna sobie wróżyć. Zawali się, czy nie zawali? Oto prawdziwe dzieło sztuki. Dzieło, które zachwyca nie tylko samo w sobie, ale urzeka również jako tło ludzkiego życia. Dzieło pozwalające dowodnie ocenić, czego potrafimy dokonać. Ale bądźmy czujni. Są barbarzyńcy, którzy żądają odnowienia lubelskiej starówki. Pragną zniszczyć wiekową patynę i upodobnić wnętrza do fasady. Nie rozumieją, że fasady i wnętrza grają u nas zupełnie odmienne role. Odbicie w trąbce to nie przypadek. Są tacy, dla których fasadowość jest wizualnym dodatkiem do trąbienia. A więc trąbmy dalej.